Dariusza, się witam Państwa w programie Punkt Widzenia. Moim Państwa gościem jest dzisiaj wiceprezydent Radomia Karol Semik. Witam Pana. Witam Pana redaktora, witam widzów. Jeden temat nas determinuje, Panie Prezydencie, jeżeli chodzi o oświatę. Nie tylko w Radomiu, bo w całej Polsce, prawda? Radomscy nauczyciele chcą strajkować. Tak, chcą strajkować, co już wiemy. Ja mogę powiedzieć, że jest 9 placówek naszych miejskich, które nie wyraziły akceptacji dla akcji strajkowej. Mhm. Jeszcze są 2 placówki, w których nie ma przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego, czyli w sumie 11 placówek, które nie będą objęte strajkiem. Z tym, że spośród tych placówek jest to zespół szkół specjalnych i placówek oświatowych, szkoła specyficzna, tak? Mhm. Z dziećmi, młodzieżą z orzeczeniami. Są 2 bursy, są 3 poradnie, więc te placówki są różne, bo tak. Na przykład poradnia jest związana z prowadzeniem procesu dydaktycznego jako takiego. Ale jest to poważna sytuacja, do której trzeba się odnieść w kategoriach również powagi. Pan jako tak doświadczony pedagog już spotkał się z czymś takim? Tak jest. W 1993 roku było podobnie i też organizatorem z ramienia ZNP w Radomiu był pan Tomasz Korczak. I w Liceum Kochanowskiego trwała akcja strajkowa i też chodziło o kwestie płacowe. Mhm. Ja chciałbym powiedzieć, że wtedy dyrektor w sposób inny pełni swoją funkcję, mianowicie za to wszystko, co się dzieje w budynku szkolnym, odpowiada komitet strajkowy i również odpowiada za to, co jest związane z bezpieczeństwem dzieci i pracowników szkoły. Strajk ma się rozpocząć 8 kwietnia w całej Polsce. W Radomiu referendum, tak zwane referendum strajkowe, zakończyło się w miniony piątek, w ubiegłym tygodniu. 87 szkół i placówek oświatowych wzięło udział w tym referendum, tam gdzie działa oczywiście Związek Nauczycielstwa Polskiego. W 83 szkołach, przedszkolach, poradniach i bursach wzięło udział co najmniej 50% załóg. To jest ten wymóg, by referendum było ważne. 79 placówek na tak. To jest coś, co było spodziewanym wynikiem, tak? Bo z takich analiz medialnych nawet, czy Związek Nauczycielstwa Polskiego sam prowadził takie monitorowanie, wynikało jasno, że taka jest determinacja nauczycieli, pracowników szkół i placówek. Ja przypomnę, że to, co jest problemem płacowym, jest dyskutowane bardzo długo. I stwierdzę, że za długo, tak? Pewne propozycje rządowe się pojawiły, ale one w przypadku ZNP nie są satysfakcjonujące. Przypomnijmy, Panie Prezydencie, naszym telewidzom, chodzi o 1000 zł brutto podwyżki dla każdego nauczyciela. I pracownika szkoły. Tak, ale z wyrównaniem od 1 stycznia tego roku. Tak. Bo w tej chwili nauczyciele już dostali podwyżkę przewidzianą wcześniej decyzją rządową, z tym, że ta podwyżka jest bardzo niewielka, tak? Ona jest zależna od stopnia awansu zawodowego, ale główną grupą, której dotyczy problem płacowy, to są ci najmłodsi nauczyciele i to też jest problem perspektywy funkcjonowania szkół i placówek na przyszłość, tak? Bo ci nauczyciele, czyli nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy, zarabiają niewiele więcej od minimalnej płacy w naszym kraju. 8 stycznia, tak naprawdę termin o tyle ważny, 8 kwietnia, tak, przepraszam. Termin o tyle ważny, że za chwilę rozpoczną się egzaminy gimnazjalne i ósmoklasisty. Ja tego terminu nie chcę komentować, ale powiem w skrócie, że on jest bardzo niefortunny dla dzieci i młodzieży, tak? Bo a to się domyślam i rodziców również. Oczywiście, bo to jest wielkie zmartwienie rodziców, czy mój syn ósmoklasista będzie pisał egzamin, czy nie? Czy mój syn z ostatniego rocznika gimnazjum będzie pisał egzamin gimnazjalny, czy nie? A to jest bardzo istotne w sensie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych z kolei, bo tam wymóg egzaminu tworzy ilość punktów do rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Ja mam nadzieję, że tak. Taką intuicją nauczycielsko-rodzicielską, bo to byłaby rzecz niezawiniona przez dzieci i młodzież. Byłby to wielki zawód dla rodziców, jeśli ta procedura by się nie odbyła. Ja tylko chciałbym wyraźnie powiedzieć, kto odpowiada za egzamin zewnętrzny i co jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o wiedzę rodziców. Mianowicie egzaminy zewnętrzne, czyli ósmoklasisty, gimnazjalisty, również egzamin maturalny, przeprowadza Centralna Komisja Egzaminacyjna, czyli ktoś, instytucja, którą nadzoruje bezpośrednio minister edukacji.
Centralna Komisja Egzaminacyjna ma do dyspozycji okręgowe komisje egzaminacyjne. W naszym przypadku na Mazowszu ta komisja mieści się w Warszawie. Z kolei działania OKN nie tylko nadzoruje CKE, ale również kurator oświaty. Mhm. Czyli tu jest odpowiedzialność merytoryczna i proceduralna, jeżeli chodzi o przeprowadzenie tych egzaminów. Natomiast może być taka sytuacja, że CKE, OKE mają arkusze, rozwożą je do szkół, natomiast nie będzie tak zwanych zespołów nadzorujących, czyli te osoby, które zostały wcześniej powołane przez dyrektora i które dbają o przestrzeganie prawa w zakresie przeprowadzania egzaminu na danej sali. No i co w takim razie, czy nauczyciele będą strajkować? To są pytania, które jeszcze trudno określić, jaka jest odpowiedź na nie, tak? Ja myślę, że tutaj powinna bardziej aktywnie w tę sytuację włączyć się Centralna Komisja Egzaminacyjna, której niestety pan dyrektor niedawno, w ubiegłym tygodniu powiedział, że nie ma możliwości zmiany terminu egzaminu. Ja twierdzę, że taka możliwość zawsze jest i tu patrzę, trzeba nie z punktu widzenia, że nie ma możliwości, tylko trzeba zrobić wszystko, żeby te egzaminy się odbyły. Dzieci tak? są najważniejsze. No, to, czasami to jest slogan, ale tutaj warto przywołać ten argument. Tym bardziej, że proszę zauważyć, że w ogóle to są roczniki specyficzne. One jak gdyby podwójnie trafiają na nieszczęście organizacyjne, ponieważ ci uczniowie, którzy są w tej chwili w ósmych klasach, to oni rozpoczynając rok szkolny w 2016 nie wiedzieli, że będą ósmoklasistami, tak? Mhm. A z kolei gimnazjaliści, to jest ostatni rocznik, więc tutaj też są w specyficznej sytuacji. Więc to wszystko nakłada się negatywnie na odbiór sytuacji, jeżeli chodzi o przeprowadzenie egzaminów. Ja ciągle jeszcze powtarzam, mam nadzieję taką intuicyjną, że ci, którzy powinni się ze sobą porozumieć, czyli przede wszystkim Związek Nauczycielstwa Polskiego i strona rządowa, porozumieją się. Minister Zalewska próbuje chyba robić taką dobrą minę do złej gry, próbuje uspokajać Polaków. Pani minister Zalewska zawsze ma miłą minę, tak? Nawet jak mówi o rzeczach złych. Dziś twierdzi publicznie, że jeżeli ten strajk się rozpocznie 8 kwietnia, to tak naprawdę ten procent szkół w całej Polsce nie będzie zbyt duży. To dzisiaj tak naprawdę pan Broniarz, szef Związku Nauczycielstwa Polskiego, demonizuje i straszy. Znaczy to są trochę dialogi polityczne, to tak. Specjalnie ani uczniów, ani rodziców nie interesuje ta polemika, tak? Natomiast ja uważam, że coś, co jest ważne do spełnienia, to jest patrzenie na problem w kategoriach jego rozwiązania. Czyli ja czekam z utęsknieniem, że to nie będzie wymiana zdań, ale to będzie szukanie rozwiązania. I zostało jeszcze troszkę czasu, wprawdzie już niewiele, ale zostało. I ja życzę tym, którzy odpowiadają za procedurę strajkową, czyli władzom Związku Nauczycielstwa Polskiego, i życzę naszemu rządowi reprezentowanego przez panią minister Zalewską dojścia do tego porozumienia dla dobra młodzieży. Czy niebezpieczeństwo takie dodatkowe dla tego strajku stwarza fakt, że jest to strajk do odwołania, czyli może tak naprawdę trwać i trwać, przedłużyć się również na egzamin maturalny? To jest groźne, natomiast skala tego strajku w przypadku Polski te groźby jakby trochę niweluje, tak? Bo nie może strajk w tak ogromnej ilości osób strajkujących i w tak ogromnej ilości osób pozbawionych zajęć dydaktycznych trwać w nieskończoność, tak? Tu jest odpowiedzialność za realizację podstawy programowej, bo już teraz się trzeba zastanawiać, jak dyrektorzy organizacyjnie poradzą sobie z tym, że podstawa programowa na każdym poziomie nauczania powinna być zrealizowana do końca zajęć lekcyjnych. Nauczyciele domagają się 1000 zł brutto i pracownicy również placówek oświatowych. Rząd PiS-u próbuje negocjować, nie chce się zgodzić, stąd zapowiedź tego strajku i naprawdę pojawiła się bardzo realna groźba, że ten strajk się rozpocznie. Bardzo realna. Słucham? Bardzo realne. Tak. Pan Grzegorz Schetyna już rzuca takie hasło publiczne, że jak wygramy wybory, to na pewno nauczycielom damy te 1000 zł. To się cieszę. Ja rozumiem, panie prezydencie, że pan się cieszy, ale gdzieś nauczyciele zostali chyba jak gdyby zaproszeni do tej gry politycznej. Niechcące zaproszenie, może, bo to zaproszenie wynika z faktu, że nauczyciele, szczególnie ci z krótkim stażem, jeszcze raz to chcę określić,
mają rozterkę taką życiową, tak? To są tak niskie zarobki na początku pracy nauczycielskiej, że czasami zastanawiają się i tak robią, że znajdują inny obszar możliwych spełnień swoich zawodowych i opuszczają szkołę, tak? To jest groźne w wymiarze prognozowania, jak będzie za 5 czy 10 lat, bo to jest tak ważny zawód społecznie, to jest tak, jakbyśmy mieli wizję braku lekarzy w którymś miejscu, tak? To jest coś, co musi być w sferze odpowiedzialności publicznej realizowane. No takie rzucenie hasła, wygramy wybory, to wam damy 1000 zł, takie jest troszeczkę, no źle to zabrzmiało. No. Ja nazywam się Karol Semik, tego nie powiedziałem. Okej. Panie prezydencie, to w takim razie kończymy temat strajku. Będziemy do niego wracać na pewno, bo 8 kwietnia coraz bliżej. Ja tylko mogę zapewnić, że w środę o 9:30 w sali 114 spotyka się zespół monitorujący sytuację w szkołach i placówkach, powołany przez pana prezydenta, który będzie się zajmował bieżącą analizą sytuacji. I mogę zapewnić, że odpowiedzialnością tego zespołu, którym ja będę kierował roboczo, będzie to, ażeby rodzic, który przywozi dziecko do szkoły czy do przedszkola, był pewien, że to dziecko będzie miało opiekę i będzie mogło spędzić swoje godziny w szkole bez komplikacji życia rodziców. Na jakiś taki dobry komentarz po tym spotkaniu możemy liczyć jako media? Tak, możemy liczyć i nie ma przeciwwskazań, żeby Państwo byli obecni. Dziękujemy za zaproszenie. Panie prezydencie, i tak już na koniec naszego spotkania w programie Punkt Widzenia sprawa pani dyrektor z III Liceum Ogólnokształcącego im. Dionizego Czachowskiego w Radomiu. Tak, pani dyrektor została po powiadomieniu przez prokuraturę Radom Wschód prezydenta miasta o stwierdzonych faktach naruszeń prawa, co nie oznacza, że to jest wyrok. To było śledcze działanie prokuratury. Te fakty były tak porażające, że prezydent swoim zarządzeniem zawiesił w pełnieniu funkcji, bo ona nie jest odwołana, tylko zawieszona. I kiedyś takie zawieszenie mogło trwać pół roku. W tej chwili po zmianie prawa oświatowego ono trwa na czas prowadzenia postępowania karnego, bo to są zarzuty karne. Czyli tutaj nie jest określony czas, do kiedy, tak? Do czasu zakończenia postępowania karnego. Słucham? Kto teraz rządzi szkołą? A w tej chwili został powołany dotychczasowy wicedyrektor, pan Chrzanowski, który jest powołany na czas zawieszenia pani dyrektor. Czyli ta konstrukcja nie jest na 10 miesięcy, tak w innych przypadkach prawa, tylko pan dyrektor został powołany na tak długi czas kierowania szkołą, jak będzie się toczyło postępowanie karne. I ewentualnie potem sprawa sądowa, tak? Sprawa sądowa to jest niezależna rzecz dotycząca samej pani dyrektor. Natomiast ja wystąpiłem, bo też jest to, powiedziałbym, obligatoryjne wręcz w zapisie prawa oświatowego, do Komisji Dyscyplinarnej przy Wojewodzie o wszczęcie postępowania i takie postępowanie zostało wszczęte. Natomiast pani dyrektor mogła się od decyzji prezydenta odwołać też do Komisji Dyscyplinarnej przy Wojewodzie. Uczyniła to w terminie przewidzianym prawem, czyli 14 dni. I Komisja Dyscyplinarna w ubiegłym tygodniu przy Wojewodzie podjęła decyzję o odmowie tego odwołania, czyli utrzymała odwołanie w mocy. Czyli pani, te zarzuty, które usłyszała pani dyrektor, są zbyt poważne. Są zbyt poważne i ja nie jestem uprawniony oczywiście do szczegółów tutaj powiedzenia, ale to było bardzo twarde i mocne uzasadnienie Komisji Dyscyplinarnej przy Wojewodzie, że to odwołanie jest słuszne. Jak ta cała sytuacja wpływa w ogóle na funkcjonowanie trzeciego ELO? Przekornie i chyba nie do końca przekornie wpływa tak, że to, co było złą atmosferą związaną z pewnymi niewłaściwymi działaniami pani dyrektor, uspokoiło się. Pan wicedyrektor, który jest też wieloletnim wicedyrektorem, zna swoją młodzież, zna swoich nauczycieli i myślę, że, jestem pewien, że szkoła funkcjonuje dobrze, poprawnie i tutaj nie ma jakichś wewnętrznych wstrząsów. Natomiast jest pewnego rodzaju sensacja taka, powiedziałbym, środowiskowa, no bo tego typu sytuacje zdarzają się rzadko. Bardzo dziękuję panie prezydencie za wizytę w studiu, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Na pewno się spotkamy przy okazji też i tej całej sytuacji, która się szykuje. To nie też, tylko także w radomskiej oświacie. Tak, to nie tylko gorący okres dla uczniów i rodziców, ale również dla władz miasta. Wiceprezydent Radomia Karol Semik był moim państwa gościem w programie Punkt Widzenia. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję. A ja już zapraszam państwa na nasze kolejne spotkanie w programie Telewizji Dami i w programie Punkt Widzenia we wtorek o stałej porze. Do zobaczenia.